Jakie pan ma rady przed Bożym Narodzeniem dla naszych gospodyń? Jaki miód wybrać? Od dawna w tradycji było pieczenie bierników, nie? Do których jest niezbędny miód. Nie? Jeżeli chodzi o to, jaki miód wybrać, to najlepiej zaopatrzyć się, najbezpieczniej jest u pszczelarza, no wtedy macie pewne źródło. Nie? Miód, który w tej chwili spotykany jest, to jest już skrystalizowany i fachowo pszczelarze uznają to, nazywają to, że to jest krupiec. Miód bezpośrednio wybrany przez pszczelarza od pszczół jest płynny i na to nazywamy patoka, patoką. Wiadomo jest, że każdy naturalny miód jest w tej wcześniej czy później ulega krystalizacji. Jeżeli gospodyni chce teraz używać, to potrzebuje ten miód w postaci płynnej, dlatego należy go podgrzać. Najlepiej to włożyć w takim, jeżeli to jest w słoiku, włożyć cały słoik do ciepłej wody i na piecu czy na maszynce elektrycznej tą wodę podgrzewać do tego stopnia, że aż rozpuści się ten miód. A jaki rodzaj wybrać? Lipowy, spadziowy, akacjowy? Najzdrowszy miód. Najwięcej dodaje siły właśnie miód rzepakowy, o którym większość uważa, że ten miód jest jak wyglądem, przypomina smalec, ale badania wszystkich miodów doprowadziły do pewności, że właśnie miód rzepakowy najwięcej jest najbardziej odżywczy. Miód przede wszystkim uodparnia przeciw chorobom, a jeżeli jeszcze jest się chorym, to wzmacnia działanie tych leków, które się spożywa.